W dniu, w którym nagrywam ten odcinek, 1 gram złota jest wart 57 dolarów. Aktualnie jest 19. 57 podzielić na 19 daje 3. Sami widzicie wszystkie znaki na niebie i Ziemi każą rozpocząć geologię w 3 minuty. Złoto należy do minerałów bardzo rzadkich. Średnia zawartość złota w skorupie ziemskiej to zaledwie 5000 grama na tonę. Dla porównania, srebra znajdziemy w niej około 20 razy więcej, a rtęci nawet 100 razy więcej. Ludzie wydobyli łącznie około 200 tysięcy ton złota, z tego jakieś 2 trzecie od 1950 roku. Gdyby całe to złoto wydobyte przez ludzi zabrać w jednym miejscu i stworzyć z niego sześcian, Miałby on boko długości około 22 metrów. Dużo? Mało? Napiszcie w komentarzach. Złoto jest minerałem z gromady pierwiastków rodzimych. Często zawiera domieszki srebra, rtęci, miedzi, palladu i innych metali. Cechuje się niską twardością w okolicach 2,5 do 3 w 10-stopniowej skali mosa. Ma bardzo dużą gęstość. Dla czystego złota to 19,3 g na centymetr 3 Posiada połyskliwą żółtą rysę i silny metaliczny połysk. Rzadko tworzy kryształy, ale gdy już powstaną, to mają pokrój sześcianów, ośmiościanów lub dwunastościanów rąbowych, jednak są one na ogół źle wykształcone, mają nierówne pogięte ściany czy zaokrąglone krawędzie i wierzchołki. Złoto jest kowalne, giętkie, strugalne i ciągliwe. Z jednego grama złota można uzyskać drucik o długości 160 metrów. Lub folię o powierzchni 1 m2. To świetny przewodnik ciepła i elektryczności. Złoto jest też wyjątkowo odporne na czynniki zewnętrzne. Temperatura topnienia złota to 1064 stopnie Celsjusza. Minerały najczęściej mylone ze złotem to przeobrażony biotyt, a także piryt i chalkopiryt. Złoto tworzy dwa podstawowe typy złóż. Złoża pierwotne. Mają najczęściej związek z wysokotemperaturowymi żyłami hydrotermalnymi w kwaśnych skałach magmowych, żyłami kwarcowymi lub strefami tektonicznymi w starych prekambryjskich zieleńcach. Złoto w żyłach pierwotnych występuje najczęściej z kwarcem, pirytem, arsenopirytem, pirotynem, halkopirytem, galeną, sfalerytem, a zdecydowanie rzadziej z węglanami, barytem, fluorytem czy srebrem rodzimym. Złoża wtórne mają związek ze skałami osadowymi powstałymi w wyniku niszczenia złóż pierwotnych. To tak zwane złoża rozsypiskowe. Złoto w tym przypadku występuje najczęściej w piaskach i żwirach rzecznych, a także ich odpowiednikach po procesie lityfikacji, czyli w piaskowcach i zlepieńcach. Na dzisiaj to już wszystko. Super, że zostaliście do końca. Jeśli Wam się podobało, to sami wiecie, co możecie zrobić. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.